Na krajowej 8 doszło do poważnie wyglądającej kolizji dwóch tirów. Przekierowanie ruchu tirów na jeden pas w obrębie miasta jest wprawdzie powodem zadowolenia kierowców osobówek, ale korki tworzące się na wjeździe do miasta bywają długie na parę kilometrów. Spieszący się kierowcy tirów nie zawsze zachowują należytą uwagę i ostrożność. Na drodze wylotowej z Suwałk do Budziska doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Przyczyną stłuczki był właśnie brak ostrożności. Jadący od strony Budziska w kierunku Suwałk Mercedesem z naczepą nie zachował należytej ostrożności, nie zachował należytej odległości i najechał na tył jadącego przed nim DAF-a. W wyniku czego doszło oczywiście do zderzenia obu pojazdów i też do zablokowania jezdni, w związku z czym ruch był utrudniony praktycznie przez 2 godziny. Za kółkiem DAF-a na niemieckich numerach rejestracyjnych siedział obywatel Polski. Mercedesem kierował obywatel Litwy. Mężczyźni, jak wykazało badanie alkomatem, byli trzeźwi. Mieli oni sporo szczęścia, żaden z nich nie odniósł obrażeń ciała. Zdarzenie zakończyło się wystawieniem mandatu karnego.